Działalność artystyczna może być źródłem przyjemności i skutecznym sposobem na intelektualną stymulację. Pozwala na lepsze wyrażanie swoich przeżyć, bywa pomysłem na życie i źródłem zarobku. Wbrew pozorom, sztuki plastyczne, takie jak rysunek i malarstwo, są dostępne dla wszystkich, niezależnie od tak zwanego talentu, predyspozycji których podobno niektórzy mają mniej, a inni więcej. Każdy może wytrenować umiejętność obserwacji, interpretacji i przekładania na obraz tego, co widzi, myśli, czuje. Jedyne, czego potrzebujemy, by się tego nauczyć, to cierpliwość i praktyka. Proponowany kurs pomaga adeptom rysunku i malarstwa rozpocząć prawdziwą przygodę ze sztuką. Prezentuje kilka wybranych technik rysunkowych i malarskich, wraz z omówieniem potrzebnych materiałów. Przekazuje niezbędną teorię i podaje rozwiązania praktyczne. Pomaga wybrać sposób tworzenia odpowiedni do temperamentu oraz predyspozycji uczestnika. W trakcie szkolenia kursant będzie świadkiem powstawania przykładowych obrazów, od szkicu po ostatnie detale, co da mu możliwość obserwowania kolejnych działań, techniki, metod łączenia kolorów i budowania kompozycji. Otrzyma też zestaw ćwiczeń i zaleceń, które pomogą sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce, co Cię czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia. Z tym kursem wideo poznasz podstawy kompozycji oraz zasady doboru kolorów. Dowiesz się także, jak tworzyć na podstawie zdjęcia, a jak z natury. Zdobędziesz wiedzę, która przyda ci się podczas wykonywania szkiców i w trakcie systematycznego treningu rysunkowego. Jako słuchacz kursu nauczysz się dobierać technikę tworzenia i narzędzia twórcze do oczekiwanego przez siebie efektu. Opanujesz też wiedzę dotyczącą materiałów rysunkowych i malarskich. Co więcej, poznasz zasady rysowania ołówkiem i suchymi pastelami oraz malowania farbami akwarelowymi i olejnymi. Efekty uczestnictwa w szkoleniu Jak rysować i malować kurs wideo Rozpocznij przygodę ze sztuką są ściśle związane z zaangażowaniem kursanta. Dla uzyskania najlepszych wyników konieczne jest nie tylko słuchanie i oglądanie kursu, ale także praktykowanie na bieżąco zdobywanej wiedzy, wykonywanie ćwiczeń, eksperymentowanie. I otwartość na przełamywanie własnych ograniczeń.